Witajcie wszyscy w sobotnim odcinku na kanale Urbol. Ostatnia wizyta na Griffin Park, czyli stadionie drużyny Brentford FC, była dla mnie inspiracją do zrobienia tego właśnie odcinka. Dzisiaj chciałbym Was zabrać na taką wirtualną wycieczkę po 10 największych stadionach w lidze angielskiej, gdzie nadal legalnie, na stojąco, można oglądać mecze. Zapraszam Was na angielskie tarasy. Lecimy! Na miejscu 10 znajduje się St. James Park w Exeter, gdzie swoje mecze w League 2 rozgrywa Exeter City FC. Całkowita pojemność stadionu to 8696 miejsc, z czego 4981 to miejsca stojące. Pierwszy mecz rozegrano tam 10 września 1904 roku, a rekordowa frekwencja na tym obiekcie była prawie trzykrotnie wyższa niż jego pojemność. W 1931 roku Exeter City grało powtórzony mecz w szóstej rundzie Pucharu FA Sunderland. The Gracians przegrało 2-4, a spotkanie to oglądało 20 984 widzów. Miejsce numer 9 to Glanford Park, gdzie swoje mecze od 14 lipca 1988 roku rozgrywa drużyna Scunthorpe United, obecnie grająca w League One. Pojemność stadionu to 9088 miejsc, a jedyna stojąca trybuna na tym obiekcie to Britcoin Stand, pod którą znajduje się zawsze tłumnie szturmowany przez kibiców gospodarzy The Iron Bar. 22 września 2010 roku na Glanford Park przyjechał Manchester United rozegrać mecz trzeciej rundy Pucharu Ligi, dawnego Carling Cup. Mecz zakończył się wynikiem 4-2 dla Czerwonych Diabłów, a tego dnia padł także rekord frekwencji na tym stadionie. Spotkanie to oglądało 9077 widzów. Przechodzimy do miejsca 8, na którym znajduje się Huish Park, gdzie swoje mecze ligowe w League 2 gra Yeovil Town FC. Pierwszy mecz na tym obiekcie The Glovers rozegrali 4 lipca 1990 roku. Było to towarzyskie spotkanie z Newcastle United, które sroki wygrały 2-1. Stadion ten może pomieścić 9565 widzów, z czego 5212 to miejsca siedzące. Na stadionie znajdują się dwa tarasy. Pierwszy to zadaszona trybuna Teachester Gold Stand dla gospodarzy. Drugi to niezadaszony Radio Cup Stand dla kibiców gości w sam raz na deszczowe dni w południowym Somerset. Na miejscu 7 to Adams Park, na którym swoje mecze w League One rozgrywa Wycombe Wanderers. To pierwszy obiekt w dzisiejszym zestawieniu, na którym ekipa Urbola gościła podczas meczu z Bristol Rovers. Link do tego filmu znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu. Stadion może pomieścić 10137 widzów, a pierwszy mecz na tym obiekcie rozegrano w 1990 roku. Od roku 2001 do 2014 obiektu tego używała także drużyna rugby London Wasps, która obecnie nazywa się Wasps RFC i swoje mecze rozgrywa w Coventry. Szóste miejsce to Racecourse Ground w walijskim Wrexham, na którym znajduje się the słynny Spion Cop, czyli największy taras w angielskiej lidze, z którego mecze mogło oglądać aż 5000 osób. Niestety, zamknięto go ze względów bezpieczeństwa w roku 2008, zmniejszając pojemność obiektu z 15 771 miejsc do 10 771. Ten stadion jest także jednym z najstarszych stadionów na wyspach. Został otwarty on w 1807 roku, jednak mecze piłkarskie drużyna Wrexham rozgrywa na nim od roku 1864. Na Racecourse Ground swoje mecze rozgrywają także rezerwy Liverpool, ale oprócz piłki na tym stadionie regularnie gra się w rugby. Czwarty, największy w angielskiej lidze stadion, na którym do dnia dzisiejszego można legalnie na stojąco oglądać mecze, to Memorial Ground, grający obecnie w League One drużyny Bristol Rovers. Wybudowany w roku 1921, a od 1996 na tym właśnie obiekcie zaczęli grać piraci z Bristolu. Mecze na tym stadionie może oglądać 12300 osób, jednak rekord to tylko 12011 widzów podczas meczu z West Brom
Bromwich Albion. Co jest ciekawostką, aż 75%, czyli 9 tysięcy miejsc na stadionie, to właśnie tarasy, na których kibice oglądają mecze stojąc. Ex aequo, na miejscu czwartym znajduje się Griffin Park w Londynie, który jak stadion Rovers może pomieścić 12 300 widzów, a na którym my gościliśmy w ostatnim odcinku. Na tym obiekcie na co dzień w Championship gra drużyna Brentford FC. Jest to jedyny stadion w Championship, na którym do dnia dzisiejszego są dwa tarasy i na którym widzowie na stojąco oglądają mecze. Pierwszy to Ealing Road Terrace, który należy do kibiców gospodarzy. Drugi, przeznaczony dla kibiców gości, to Brook Road Stand, dawny Royal Oak, na którym znajdują się miejsca także siedzące. Stadion otwarto w 1904 roku, a podczas II wojny światowej spadły na niego dwie olbrzymie bomby podczas hitlerowskiego blitzu, jednak szybko udało się go odbudować. W ostatnim odcinku ekipa Urbola gościła na tym stadionie. Jeżeli go nie widziałeś, to zapraszamy. Link znajduje się w prawym górnym rogu ekranu. Trzecie miejsce, czyli podium, w naszym zestawieniu otwiera The Shay. Obiekt, na którym swoje domowe mecze w Vanarama National League rozgrywa zespół Halifax Town. Stadion wykorzystywany jest także przez lokalną drużynę rugby, a kiedyś służył nawet jako tor żużlowy. Pomieścić on może 14 061 widzów, z czego prawie 1/3 to miejsca siedzące. 10 listopada 2013 roku na tym także stadionie odbył się mecz Mistrzostw Świata w rugby. Tonga kontra Włochy. Drugie miejsce na podium należy do Abex Stadium, gdzie swoje mecze w League One rozgrywa drużyna Peterborough United. Ten wybudowany w 1913 roku stadion w dniu dzisiejszym może pomieścić 15 314 widzów. A rekord frekwencji padł w 1965 roku, kiedy na mecz Pucharu FA przyjechała walizka Swansea. Tamto widowisko oglądało 30 096 osób. Na stadionie znajduje się jedna stojąca trybuna, London Road Stand. Ekipa Urbola miała okazję się przekonać, jak wygląda atmosfera wśród najbardziej zagorzałych kibiców posz. Odcinek z tego stadionu możesz zobaczyć klikając w zakładkę w prawym górnym rogu ekranu. I miejsce pierwsze i największe z wyspiarskich stadionów, na których do dnia dzisiejszego można legalnie oglądać mecze stojąc. To Brunton Park, na którym swoje spotkania od 1909 roku rozgrywa Carlisle United, obecnie grająca w League 2. Stadion ten może pomieścić 17 949 widzów, a sam taras Warwick Road End to 3,5 tysiąca najwierniejszych kibiców The Blues. Z racji tego, że stadion leży w bliskiej odległości od rzeki Eden, jest narażony na częste podtopienia i zalania. Najgorzej było w roku 2005, kiedy przez poważne szkody obiekt musiał być zamknięty na 6 tygodni, a zespół musiał grać na stadionie Christie Park w Morecambe. Mam nadzieję, że ta krótka wycieczka po angielskich stadionach, na których do dnia dzisiejszego można na stojąco oglądać mecze, Wam się spodobała. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, łapka w górę, dajcie nam znać o tym w komentarzu. I cóż, widzimy się gdzieś na stadionach w Anglii. Trzymajcie się, hej!